proszę państwa, jeden mieszka na Szkolnej 17, który chce startować na prezydenta Białegostoku, proszę państwa, a to człowiek jest po prostu o skłonnościach psychopatycznych, on nie ma zielonego pojęcia, on myśli, że jak on już chce być prezydentem, to on będzie buki car. To jest śmieć, to jest niewart kopnięcia. On chodzi jak majza. Jego, i proszę państwa, zwracam się do społeczeństwa, nie dawajcie pieniędzy na takich szmaciarzów, łachudrów, bo on was oszukuje, on celowo od państwa ciągnie pieniądze, a sobie żyje jak panisko, nic nie robi, mieszka niby na mieszkanie, a to mieszkanie jak stało, tak stoi, po to tylko zagrywka, żeby kasę wyciągnąć od was. I przestańcie dawać pieniądze na takich oszustów, kanciarzy i łachudrów. Będziecie dawać, to sami, co mu winny. Niech sobie sam na wszystko zapracuje i doceni, co to kosztuje, a nie na czyjej skórze chce na chuju do raju jechać. O! Dziękuję, do widzenia, dobranoc. O!